Zerknijmy, tak miasto właśnie dba o czystość. Włoszaka pawilon. Wejdźmy, zobaczmy, stwierdźmy. Straszny syf. Panie prezydencie, prosimy o to, żeby tutaj było czyściej. Łamanie uchwały śmieciowej. Oczywiście żadnego radnego tutaj na pewno nie było, ponieważ podejrzewam, że gdyby byli, to zadbaliby o to, żeby tutaj było czyściej. Osoby, które dzierżawią ten teren, oczywiście płacą tutaj w czynszu za to, żeby można żyć w czystości, ale niestety jest jak jest. Czynsz jest pobierany przez miasto, ale niestety czystość, jeśli chodzi o kwestie zaplecza, nie dbają urzędnicy. Nikt tego nie sprawdza po prostu. Nie wiem, czy wysłać to do ochrony środowiska, żeby ochrona środowiska wpłynęła na miasto. Tak wygląda. Ulica Błaszaka, pawilon, łamanie. Panie Małgorzato, kto jest odpowiedzialny za te śmieci, które są tam z tyłu? Kto to powinien odbierać? Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego, na czele z panem dyrektorem Malkuszem, który raczej nas nie odwiedza i nie widzi tego, co mamy na podwórzu. A ogólnie firma, która odbiera śmieci, to jest firma Sita, która w ogóle jest arogancka. Jeżeli nawet zwraca się jej uwagę, że prosilibyśmy o zabranie wszystkich śmieci, to jednego razu to, co pod koszami było, to pozmiatali i wrzucili do kosza, żeby na kolejny tydzień zostało, a dzięki temu nie było miejsca na kolejne śmieci. Czy którykolwiek z radnych, którzy byli podczas ostatniej komisji odnośnie właśnie tego pawilonu, czy którykolwiek z radnych widział to, był tutaj, interesuje się w ogóle? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że nikt na to nie zwraca uwagi, choć nasi klienci i nasi odwiedzający bardzo często akurat to zauważają, pytają nas dlaczego. Swego czasu, jak była tradycyjna firma odbierająca śmieci PGKM, odbierała dwa razy w tygodniu, nie było żadnych problemów. Od czasu firmy Sita po prostu cały czas się wstydzimy za nasze podwórko, ale jest to podwórko Urzędu Miasta, jeszcze nie nasze. Dziękuję bardzo.